Dzień dobry wszystkim hodowcom i hodowczyniom. Dzisiaj spotkanie z jednym z Was, z cudownym człowiekiem. Przede wszystkim na początku chcę powiedzieć, że pan Łukasz Lesiów to osoba bardzo otwarta, która mówi bardzo dużo o swojej pasji. Jest cudownym mówcą, nie przez przypadek, dlatego że nauczyciel w szkole, więc mam nadzieję, że tutaj dzisiaj przekaże nam pan ciekawą wiedzę na temat hodowli gołębi pocztowych. Dzień dobry wszystkim. To zacznę od tego, że, bo mi nie wybaczą, jestem mężem jednej żony Agnieszki, ojcem trójki dzieci. Mamy dwójkę bliźniaków, którzy mają lat 6 i Marysia, która ma lat 11. Oddział 0330 Jaworzyna Świdnica, okręg Wałbrzych, a więc Dolny Śląsk. Jesteśmy oddziałem takim, powiedzmy sobie, jeżeli chodzi o liczbę hodowców, średnim, bo jest około 77 hodowców, ale to nie znaczy, że dajemy mało gołębi, bo na spis idzie około 4600, 4800, 5000 gołębi, także dosyć prężnie działającym oddziałem. Tak, a my mieliśmy okazję jako zespół Volantor ostatnio uczestniczyć w spotkaniu właśnie z oddziałem 330 i muszę powiedzieć, że jest to oddział bardzo ambitny, bardzo dużo hodowców nam towarzyszyło przy tym spotkaniu. Dzielnie wysłuchali całego wykładu Michała i myślę, że też oddźwięk był bardzo dobry, bo było dużo pytań, duże zainteresowanie, no i też nas zaskoczyliście właśnie taką pozytywną atmosferą. A pan Łukasz w 2023 został wyróżniony, bo zdobył pan drugiego wicemistrza w kategorii maraton, więc tutaj wielkie gratulacje. Jeżeli chodzi o ten rok, to rzeczywiście to był bardzo dla mnie wyjątkowy rok, bo sam tytuł wicemistrza, drugiego wicemistrza Polski w kategorii maraton to dla mnie osiągnięcie po zaledwie 5 latach hodowli, ale udało mi się również tutaj w oddziale wygrać 10 mistrzostw na 10. W okręgu również było 9 pucharów, w tym był mistrz okręgu w kategorii maraton, w kategorii D, wicemistrz na roczne, wicemistrz czempiony. Miałem pierwszego lotnika w maratonie w okręgu, trzeciego lotnika w maratonie w okręgu, trzecią lotniczkę w okręgu i trzeciego rocznego. W regionie Piątym Opole byłem pierwszym wicemistrzem właśnie w maratonie i drugim wicemistrzem w supermistrzostwie. No i oprócz tego jeszcze udało się w konkursie redakcji w FCI mieć najlepszą samicę w Polsce właśnie w maratonie, a jej miejsce na świecie to było 18. Także no, to był wyjątkowy rok dla mnie. Wielkie osiągnięcia i tak naprawdę piąty rok hodowli, piąty rok pasji. A co więcej, tutaj pan Łukasz bardzo chętnie swoją wiedzą dzieli się z hodowcami. Pan Łukasz też w zeszłym roku wprowadził właśnie nasze wyroby probiotyczne do swojej hodowli, do profilaktyki. Zaczęło się od probiotyku, higienizatora i preparatu do kąpieli, no a w tym roku tutaj już od tak naprawdę można powiedzieć lutego, czy od nawet końcówki troszkę szybciej. Stycznia już. Tak, już są wprowadzane KMZ-y, więc też podpytam o efekty, jakie są obserwowane powoli. Tutaj powiem, że tak jak pani Marcelina rzeczywiście mówiła, rok temu na wystawie naszej okręgowej poznaliśmy się, jeżeli chodzi o firmę Volantor i to było rzeczywiście też takie bardzo, w takich bardzo ciekawych okolicznościach, bo rzeczywiście firma, mi wtedy zaimponowaliście tym, że no można powiedzieć na ostatnią chwilę zadzwoniliśmy i z zapytaniem, czy chcielibyście wesprzeć aukcję chorego Antosia Sobeckiego ze Świebodzic i to było bez żadnego zastanowienia. Dostaliśmy od Was tyle wspaniałych różnych prezentów. Wyszło przypadkowo, ja to już mówiłem, że zacząłem stosować te probiotyki, bo po prostu kupiłem też cegiełkę. No i akurat wylosowałem probiotyk, wylosowałem również preparat do kąpieli, no i wylosowałem higienizator. No i tak nie znając do końca, stwierdziłem, że no będę to stosował, no bo jak już mam. No i probiotyk i te wszystkie preparaty, które po prostu w jednym czasie zacząłem stosować, zrobiły na mnie no, ogromne wrażenie. No i stwierdziłem, że wiele probiotyków już w życiu przerabiałem, ale takich efektów, które widziałem jakby naocznie, to no, dużo nie było. Dlatego też pod tym względem zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. No a to się później przeniosło też na sezon lotowy. Tak, więc tym bardziej nam miło, bo
bo takie spotkania, takie opinie są tak najbardziej, jakby najbardziej wiarygodne, tak? To też nam dodaje skrzydeł do działania, do tego, żeby tworzyć. No my jesteśmy specjalistami w naszej dziedzinie, staramy się tutaj spojrzeć szeroko na zdrowie, na profilaktykę gołębi. Ja też wiem, że pan Łukasz jest bardzo takim świadomym hodowcą, który podchodzi do całej hodowli i pod kątem zdrowotnym, ale też i pod kątem takiej suplementacji już wyczynowej, tak, żeby gołębie otrzymywały tak naprawdę wszystkie witaminy, wszystkie pierwiastki i szereg innych składników potrzebnych tak naprawdę do budowania takiej kośćca i układu całego mięśniowego, więc żeby te wyniki były, tak. Natomiast tutaj też ta profilaktyka pod kątem samego zdrowia, żeby nie było chorób bakteryjnych, wirusowych czy grzybiczych, ale także żeby nie było żadnych robaków i, tak, i innych po prostu utrudniających funkcjonowanie i zdrowie gołębi przypadłości. No, jeżeli chodzi o cały sezon 2023, to przyznam się szczerze, że ja nie miałem w ogóle, jeżeli chodzi o gołębie dorosłe, żadnego problemu. Nie miałem takiego nawet jednego momentu, gdzie nie wiem, wiele gołębi mi zginęło z jakiegoś lotu albo spóźniły, bo w lotach to było tak, że ja na 14 lotów to dwa razy miałem szóstą, raz siódmą serię. Tam chyba raz byłem trzeci, a tak to była pierwsza i druga seria w oddziale. Także tutaj pod tym względem te gołębie kapitalnie się, że tak powiem, zachowywały i reagowały. No i muszę przyznać, że ja też wiele suplementów jakoś tak nie korzystam. Staram się gołębie naturalnie prowadzić. No i chyba jestem z tej, tak mi koledzy, którzy mnie wprowadzali do tego sportu, tutaj chciałem o moim koledze Krzyśku Muriaszu powiedzieć, to Krzysiek zawsze mi powtarzał, że lepiej zapobiegać niż leczyć. I to tak rzeczywiście we mnie gdzieś tam bardzo mocno weszło. No i te gołębie staram się tak właśnie prowadzić w takim zdrowiu przez cały rok. Ważny jest dla mnie okres pierzenia, czyli zaraz po lotach one muszą dostać najlepszą karmę, muszą dostać suplementy, które im odciążą nerki, wątrobę, różnego rodzaju preparaty, jakieś tam białkowe, wiadomo, tu w karmie więcej. Potem jest okres, powiedzmy, przed łączeniem w pary, gołębie u mnie od 3 lat są szczepione, więc tutaj też nie ma półśrodków. Uważam, że ta szczepionka im daje naprawdę duże wzmocnienie. W tym roku szczepiliśmy gołębie w okolicy Świąt Bożego Narodzenia. Nie robiłem żadnej kuracji w zimie, nie było odrobaczania, nie było żadnej tam, jak niektórzy koledzy robią różne kuracje na salmonelle, czy na różne inne antybiotykowe, niczego takiego nie robiłem. I to jest bardzo ciekawe, dlatego że tak naprawdę większość hodowców stosuje i sporo antybiotykoterapii, co też czasami jakby wiadomo, że jest konieczne, ale też stosują bardzo dużo leków takich na grzyby. I u pana, z tego co pamiętam, też nie było podawanych typowo leków takich na wszelkie grzybice, ani antybiotyków, więc tutaj jakby ta profilaktyka faktycznie da się, sprawdza się. Znaczy ja powiem, że ja w zimie, w tym okresie, teraz jest, dni są krótkie, dużo wilgoci, to wiadomo, że się grzyby pojawiają, gdzieś tam widać to na kale w gołębniku. Ale powiem, że jak zacząłem mocno stosować też probiotyki, bo ja całą zimę je stosuję i to naprawdę w niemałych ilościach, to przyznam szczerze, że zauważyłem ogromną poprawę właśnie w tym okresie zimowym, bo oprócz tego, że wysusza ten kał, to oczywiście gołębie reagują na niego, zrzucają dużo puchu, więc tutaj są witalne, są naprawdę takie. No chyba zwieńczeniem tego było to, że jak przyjechaliście do nas na nasze zebranie, to też przyjechał z wami doktor Myszkowski, który prowadził nam badania. No tak. Ja tam zawiozłem też swoje gołębie, bo to był okres, kiedy właśnie miałem łączyć w pary. Dałem tam 5 gołębi do badania, zebrałem kał ze wszystkich gołębników. No i diagnoza była taka, w tygodniu do mnie zadzwonił właśnie już z wynikami. Mówi, że nie ma żadnych objawów, żadnej choroby, wszystkie gołębie są w doskonałym zdrowiu. A specjalnie wybrałem takiego gołębia, przyznam szczerze, który mi się tak nie do końca podobał, bo no, tak ze wszystkich jest zawsze taki jeden, który słabszy, który, na którym mi zależy, ale który gdzieś wzbudza jakieś moje podejrzenie.
No i wziął specjalnie, pobrał próbki z tego gołębia, no to mówię, jak już ten będzie zdrowy, to... To znaczy, że reszta no, też. Także to tak to wyglądało. Nie? Tak, bo u nas właśnie też nawet na spotkaniach oddziałowych, my to tak już kolokwialnie nazywamy, bo to są spotkania po prostu przy okazji, powiedzmy, zebrania. My dołączamy też, żeby wnieść troszkę takiej wiedzy od nas ze świata mikrobiologii, z takich podzielenia się tak. też opinią innych hodowców i tutaj faktycznie wielkie ukłony dla doktora Roberta Myszkowskiego za też takie wsparcie samego lekarza weterynarii, dlatego że tutaj doktor przeprowadza badania, jakby bierze pod uwagę próbki odchodów, sprawdza je pod kątem właśnie bakteriologicznym, czy nic się tam złego nie dzieje, ale także są i wymazy gołębi, żeby sprawdzić, czy po prostu nic złego nie dzieje się tak od wewnątrz. No i można, można sobie badania wziąć te podstawowe, czyli przez mikroskopijne te na miejscu, ale można sobie wziąć też te rozszerzone. Tak, ja wybrałem te rozszerzone właśnie. Żeby wiedzieć, czy nie ma po prostu żadnych robaków, czy nie ma pierwotniaków, czy nic tak naprawdę się nie pojawia, takiego powiedzmy jakiś gronkowiec albo inne bakterie, które też powodują czasami z opóźnieniem wiele chorób. Okres rozpłodowy, przygotowanie gołąbków przede wszystkim do rozpłodu, już są połączone w pary i tutaj pan Łukasz chciałby kilka słów powiedzieć o samym podawaniu w sumie takich kluczowych teraz produktów, czyli KMZ1 i minerały. Jeśli coś pan jeszcze dodaje, to śmiało się chwalić innymi produktami, bo często hodowcy łączą sobie jakby produkty z innych firm, z naszej firmy, jakby to jest jak najbardziej dozwolone i jak najbardziej na plus, dlatego że jest wiele teraz takich aspektów, które powodują, że ten okres rozpłodowy będzie udany. I proszę powiedzieć teraz, jak pan to miesza, ile razy w tygodniu, co ewentualnie jest jeszcze dodatkowo podawane i jeśli ma pan ochotę, to można się pochwalić też karmą, jaką pan podaje, a oglądałam cały film ostatnio przygotowany, więc też wiem, że jakie karmy wchodzą i co się tam dzieje. Tak, w sezonie lotowym to odsyłamy do filmu na portalu Gołąb Sieci, tam jest ponad 2,5-godzinny film, więc tam można sobie pooglądać w szczegółach. Natomiast co podaję teraz? No to w tej chwili, jeżeli chodzi o karmę, to karma jest u mnie cały czas jakby, no taka powiedziałbym, zbilansowana, gdzie są i groszki, i powiedzmy sobie kukurydza, a więc jest też różnego rodzaju drobniejsze nasiona, ale też jest jęczmień, jest pszenica. I tutaj też do tego wrzucam, ponieważ gołębie są pozamykane, więc do tego też wrzucam minerały bezpośrednio. I one sobie wydziobują to, co jest dla nich najważniejsze. Staram się w tym okresie, kiedy gołębie są sparowane, a zaraz zobaczymy, jak to u mnie wygląda, nie dokładać niczego do karmy, żeby karma była sucha. Natomiast jeżeli chodzi o wodę, to teraz do wody idzie właśnie ten KMZ1 i łączę go od razu z minerałami. Ale ponieważ nie podaję go codziennie, to na przykład zamiennie w kolejne dni idzie też probiotyk sam na przykład, ale też na przykład z firmy Greenplay używam takiego jedynego elektrolitu i aminokwasów. Tam jest, nazywa się to elektrolit balance, ten taki i elektrolit i aminokwasy. I aminokwasy, co też teraz bardzo istotne. Tak jest. I powiem szczerze, w tej chwili to gołębiom, aha, i witamina C i witamina B. Tutaj ja mam akurat z firmy FlyVet, także używam takich nerki wątrowe i w tym okresie nic więcej gołębie nie dostajemy, jeżeli chodzi o preparat. Dzisiaj na przykład, bo my musimy podkreślać, to czasami hodowcy pytają, to jest woda odstana. To jest woda, ponieważ już to usłyszałem na filmach wcześniej, gdzie probiotyki muszą mieć wodę odchlorowaną, więc to jest priorytetem. Ja sobie nalewam zawsze do taką, mam konewkę, przynajmniej te 24 godziny wcześniej nalewam sobie wodę, ona sobie stoi. I teraz co, na drugi dzień, one dzisiaj właśnie specjalnie przed nagraniem gołębie nie dostały jeść od rana, więc tutaj są już głodne mocno, więc zrobimy to tak, jak ja to robię dziś na przykład. Pójdzie ten KMZ1, który daje, tak jak jest napisane, 5 ml, więc ja mam tutaj, powiedzmy sobie, taką miareczkę 25 ml. No to idzie taka jedna miarka, powiedzmy sobie, tego tutaj na 5 litrów wody. Tak, i tutaj nie dokładam więcej, bo staram się jakby czytać ze zrozumieniem. Jeżeli jest napisane 5 ml, to w zupełności wystarczy, to wystarczy. Tak. I teraz drugi to jest właśnie ten minerały wpłynie, ponieważ im w tym czasie tych minerałów brakuje, ponieważ samiczki będą niosły jajka, więc tego na pewno w tym okresie im brakuje. Ja to robię sobie w ten sposób, że biorę sobie strzykawkę,
No i naciągam sobie 5 ml, tak jak jest napisane, tak, 1 na ml etykietce. Na litr wody, więc idzie 5 ml i więcej nic dzisiaj do wody nie pójdzie. One to będą miały dzisiaj, teraz, w tej chwili, jeżeli braknie, to oczywiście woda zostanie jeszcze raz z tymi samymi preparatami dołożona i do łączenia w pary robię to zamiennie, czyli do zniesienia jajek, nie? Mhm. Później po zniesieniu jajek ten KMZ1 dalej będzie leciał. Tak, tutaj właśnie taka informacja, że KMZ1 my tak naprawdę zalecamy podawać spokojnie do drugiego lotu konkursowego. Dokładnie. Więc tutaj jak najbardziej cały czas zostajemy przy tym produkcie. Później hodowcy wymieniają sobie jedyneczkę, a w zasadzie dołączają KMZ2 jako kontynuacja stosowania tego produktu, bo to też ma później przełożenie jednak na okres lotów. To jest ciekawe, że my cały czas mówimy też o probiotyku, który się znajduje w tych preparatach. Także to jest to, co ja w tamtym roku jakby wprowadziłem, probiotyk ten, o którym sobie jeszcze później więcej powiemy, ale to jest właśnie cały czas jakby kontynuowanie tej serii tych probiotyków, nie? Tak, tutaj co też ważne, bo takie pytania czasami też padają, dlaczego właśnie te produkty się dobrze wchłaniają, bo jednak jakby nie patrzeć, po krótkim stosowaniu hodowcy są w stanie na przykład określić efekt, tak? Czyli jest na przykład lepsza jakość, o ile tak można powiedzieć, ale lepsza może struktura samych odchodów, czyli one są bardziej zwarte, tak? To jest jeden z elementów. Gołębie są ożywione, jakby ta witalność wzrasta, czyli są takie pobudzone. Tak, to przy teraz nawet samym rozpłodzie też jest istotne. A jakby takim clue tego wszystkiego jest to, że po prostu żywe kultury bakterii, czyli też zawartość w naszych w sumie wszystkich produktach oprócz tych minerałów, zawartość jakby probiotycznych szczepów bakteryjnych powoduje to, że wchłanialność jest na dużo wyższym poziomie niż po prostu klasycznie nie wiem, czystych minerałów podanych na wodę na przykład, tak? Więc tutaj to potęguje wchłanialność przede wszystkim różnych produktów, czyli jeśli połączymy sobie na przykład aminokwasy z Green Playa czy z innej firmy z czystym probiotykiem, to tutaj też jakby efektywność, wchłanialność będzie dużo wyższa. I co jest ciekawe z tymi minerałami, co mi się podoba, no proszę pamiętać, że jesteśmy cały czas w okresie o wzmożonej wilgotności, więc sypanie różnego rodzaju grytów do różnego rodzaju pojemników, to naraża też na łapanie tej wilgoci. A tu minerały dostają właśnie w płynie, co oczywiście bezpośrednio do wody, fajnie się wchłania i wypijają. I wypiją to od razu. Widać, że właśnie co ja też zauważyłem, jak dałem te preparaty za pierwszym razem, no to gołębie, jak czegoś nie lubią, to od razu to pokazują. Tak. Natomiast tutaj przyznam szczerze, że ten KMZ, bo probiotyk to już wiedziałem wcześniej, piją bez żadnego problemu, minerałów tak samo. Minerały są bezsmakowe, także pewnie tutaj im to w niczym też nie przeszkadza. Nie? Ja właśnie nawet tutaj wykorzystam tą okazję i przy tym nagraniu wspomnę, że w naszej ofercie, bo my też kładziemy nacisk na to, żeby tych produktów nie było za dużo, żeby jakby łatwość stosowania, używania, wykorzystywania ich w hodowli też nie była utrudniona i skomplikowana, ale jakby nasze chęci rozwojowe są dosyć duże i my też jakby pragniemy, żeby te wyroby sprostały wszystkim oczekiwaniom hodowców i przy tej hodowli jakby gołębi sportowych, gołębi pocztowych były jak najlepsze. I też u nas niedługo w ofercie aminokwasy się pojawią. My mamy kilkunastu hodowców, którzy już od zeszłego roku stosują, sprawdzają, przesyłają nam opinie i tutaj ja dzisiaj też panu Łukaszowi zostawia aminokwasy do spróbowania. Mam nadzieję, że też one przyczynią się do tego, że tutaj będzie dużo lepsza jakość samego wylęgu i jakby też to jest dobre wzmocnienie gołębi, które wychowują, bo tutaj też jakby energetycznie na pewno jest to duży wysiłek, więc może wejdziemy sobie do środka, zobaczymy. Do gołębnika. A dzisiaj gołąbki nie dostały jeszcze karmy, więc będziemy karmić razem. Jak pan to robi, że po prostu te ruszta są w tak idealnym stanie? No znaczy, pod rusztami oczywiście znajdują się odchody, ale przyznam szczerze, że ja jak zaczynałem hodowlę w 2018 roku, to i poznałem wtedy mojego kolegę, a dzisiaj prezesa też oddziału Krzyśka Muriasza, to ja pojechałem do niego i zobaczyłem jego gołębnik i powiedziałem, że chcę mieć taki sam. I on po prostu na wzór swojego gołębnika zrobił mi właśnie taki sam projekt.
I ja od samego początku jakby świadomie podchodziłem już do tematu, że chcę mieć gołębnik, który będzie funkcjonalny pode mnie. Bo ja nie chcę spędzać całego dnia w gołębniku, bo ja dlatego na początku powiedziałem, że mam rodzinę i chciałbym jakby, żeby rodzina... Spędzać czas też, tak, z rodziną. Z rodziną. Ja na przykład mam tak skonstruowane tu wszystko, że ja na przykład mam wysuwane powiedzmy sobie te półki i raz w tygodniu sprzątam, żeby mi było po prostu lżej. Ale tak jak pani Marcelina powiedziała, raz może jest zamgławiany, ale drugi raz w tygodniu gołębie są kąpane również w preparacie. No i przynajmniej raz do dwóch razy w tygodniu gołębie dostają probiotyk. Także to jest 4 dni w tygodniu, gdzie gołębie mają styczność właśnie z tymi probiotycznymi preparatami. Tak, tutaj na pewno jest też troszkę ułatwione sprzątanie, bo nie ma po prostu problemu z jakimiś wydzielinami, no które czasami się pojawiają na odchodach, z uwodnieniem tego. Ja chciałem tutaj powiedzieć jedną ważną rzecz, bo wielu hodowców, którzy mają problemy, na przykład w zimie zdarza się, że tam powiedzmy robią długie kuracje, gdzieś tam przeciwko salmonelli, przeciwko różnym chorobom takim, które po prostu gołębie nabywają niestety z tego też tytułu, bo jak gołąb na przykład ma brudną podłogę i jest tej podłogi, no to ile razy byśmy tej kuracji nie robili, no to i tak niestety będzie tak, efekt cały czas ten sam. Tak, od odchodów po prostu mogą być też łapane różne choroby. Również gryzonie, które gdzieś tam myszy w gołębniku, to są te problemy, które niestety gołębie są narażone i teraz to od nas zależy, czy my te gołębie będziemy chcieli w jak najtakich warunkach. Wiadomo, że ja nie jestem też zwolennikiem sterylności w gołębniku. Ale ja absolutnie nawet nie wolno. Nie widać na przykład, że jest jakieś tam pajęczyny, czy pół gdzieś tam się pojawia, ale mi to w ogóle nie przeszkadza. Ma być dużo powietrza, tak jak tutaj czuć, okna są pootwierane cały dzień. Tak, jest tutaj przewiew. Także i jak się wejdzie z tej strony, to nie ma żadnego przeciągu na przykład. To, co ma wychodzić z tej strony, przetwarzać to powietrze, no gołębią chyba jest dobrze, skoro i lecą i no i są zdrowe, widać też po nosówkach, po witalności. Rewelacja. Tutaj właśnie chodzi o to, że gołębnik nie musi być sterylny, bo absolutnie nie jest to do ogarnięcia, tak. Już krótko mówiąc, jakby zbiera się wszystko codziennie, natomiast jest utrzymana tutaj naprawdę cudowna higiena i fajnie, bo pod rusztami wszystko się zbiera, jest to zabezpieczone właśnie przez to, że opryskujemy raz w tygodniu bądź raz na dwa tygodnie właśnie higienizatorem. Tutaj u pana Łukasza co tydzień, ale wygląda to naprawdę genialnie, nie widać żadnych oznak pleśni, nic się złego tutaj nie dzieje i jest naprawdę czyściutko, więc wielkie gratulacje. Ale przejdźmy do naszego tematu tutaj karmienia i podawania wody z suplementami. No to może w ogóle powiedzmy sobie tak, że bo skoro rozpoczęliśmy od tematu łączenia w pary, to może tutaj zapraszam. Jak połączyliśmy gołębie w pary, to u mnie to wygląda tak, no wchodzimy do gołębnika, tutaj mamy 10 z jednej, 10 z drugiej par, no i mamy 40 gołębi w tym przedziale, ale jest cisza, bo wszystkie gołębie są pozamykane i u mnie jest tak to robione, że ja jak łączę w pary, to są gołębie lotowe, to ja oczywiście te pary, które już były wcześniej sparowane, to widać na przykład, że nie mają żadnych tutaj ani karmidełka, ani poidełka, bo one za chwilę będą tutaj wypuszczone i wszystkie będą jadły na podłodze. Natomiast wszystkie te parowania albo gołębi rocznych, albo gołębi nowych parowań, to ja robię w ten sposób, że do pierwszych jajek one wszystkie muszą siedzieć u siebie i dostaną w tych pojemnikach jedzenie i picie. I tak to u mnie wygląda i wtedy ja mam przynajmniej pewność, że po tych parach, co chciałem, to one się tak dobrze sparują. Nie? Co jest w tym na przykład lepszego od właśnie tej metody, kiedy po prostu zostawiamy wszystko naturze? To znaczy, jeżeli chodzi o takie parowanie, to ja tutaj przyznam, że mnie tego właśnie nauczyli moi koledzy, szczególnie tutaj mój kolega Krzysiek Muriasz, który uczył mnie, że tak powiem, wszystkiego. Ja na początku wszedłem do niego, do gołębnika i zobaczyłem, że wszystko jest pozamykane. I co to daje? No po pierwsze daje to, że ja mam sobie możliwość ewentualnie, oczywiście, że to jest też loteria, bo jak się połączy dwa dobre lotniki, no to nie zawsze będzie potomstwo jeszcze lepsze. Ale przynajmniej mam taką, to mi się sprawdza już od właśnie tych 5 lat, jak jestem hodowcą, że jak sobie łączę i te gołębie, które na przykład wtedy wybieram sobie, że jak samiec jest większy, no to mu daje troszeczkę mniejszą samiczkę. Jak na przykład jest na przykład długi mostek, no to wtedy
wyrównuje to troszeczkę krótszym mostkiem. Na przykład jeżeli chodzi o oczy, no to tutaj ja się na oczach nie znam specjalnie, więc oczy jakby tutaj dla mnie nie mają znaczenia, ale na przykład słyszałem taką teorię, że nie powinno się łączyć gołębi, nie wiem, żółte oko na żółte oko. Też staram się jakoś to tam delikatnie mieszać, ale przyznam szczerze, że nieraz zdarza się taka sytuacja, że zamknę gołębie, wymyślę sobie jakieś parowanie, no ale widzę, że samiec samiczkę bije, no to wtedy niestety trzeba tej miłości dać jakby i wtedy niech one się tam dobiorą już same, ale generalnie jest tak, że staram się tak dobrać gołębie, żeby one później widzę efekty na przykład. Są takie pary, chociażby na przykład ta para, która sparowała się właśnie trochę tak z tego, powiedzmy sobie, mojego przymusu. No i okazuje się, że ta para, oni w ogóle i jeden i drugi w tym roku też, w tamtym roku fajnie leciały, bo mają oboje też po 9 konkursów, ale na przykład ich córka była najlepszą roczną w oddziale, a trzecią roczną w okręgu, także czasami się tak uda. Czasami się zdarzy również tak, że jak się dobiorą gołębie same, to też może się też udać. Też wychodzi dobre potomstwo. Myślę, że jedna, druga metoda jest fajna, ale powiem tak, najbardziej zalecam, żeby hodowcy sobie, jak już chcą sobie parować, szczególnie ci początkujący, bo o nich mowa, to żeby sobie po prostu pozamykali te gołąbki, to chociażby z tego powodu, że jak gołębie już naniosą te pierwsze jajka, to później będzie mniej takiego rozgardiaszu na gołębniku, mniej bo, chaosu, bo tak? Wtedy i większe efekty lęgowe mogą być, bo te gołębie są, wiadomo, że ten ojciec to jest ten ojciec, a nie gdzieś tam inny samiec skoczy do celi i tak dalej. Także tutaj pod tym względem bardziej. Jeśli pan Łukasz nie będzie miał nic przeciwko, to będzie można czasem do niego przedzwonić, podpytać, bo jest naprawdę wielkie grono hodowców, którzy potrzebują takiej porady, tak? Szczególnie początkujących. Jedną rzecz zaznaczę. Ja naprawdę trafiłem na oddział wspaniałych chłopaków, którzy tą wiedzą się dzielili od samego początku, bo to nie jest tak, że ja tą wiedzę to sam sobie wymyśliłem. Tak. Najpierw musiałem od kogoś usłyszeć. Ktoś przekazał. Przyznam szczerze, od nagrania filmu w tamtym tygodniu, który się ukazał na gołębiu w sieci. Właśnie Radka, polećmy też, że rewelacyjny film i tam dużo więcej takich informacji chyba związanych z samymi lotami. Dlatego też nie chcę powtarzać jakby tego samego, żeby nie dublować tych samych informacji, ale tylko chcę jedną rzecz powiedzieć, że od tamtego tygodnia no masa telefonów, wiadomości, SMS-ów, koledzy z Polski piszą, dzwonią na przykład, żeby coś doradzić, bo w swoich oddziałach nie mają nikogo, kto by im powiedział cokolwiek. To przyznam szczerze, że to jest naprawdę takie no, trochę smutne, bo ja trafiłem na oddział, gdzie chłopaki dzielili się ze mną jak otwarta książka wiedzą. Ja oczywiście też przyszedłem z taką moją pasją, bo ja się chciałem tego nauczyć. To jest inna rzecz, że moi mentorzy mi powtarzają, że jednemu powiem to samo, drugiemu powiem to samo, ten jeden usłyszy i zrobi, a drugi będzie 10 albo 20 razy to samo słyszał i nie powtórzy. Dokładnie, to jest jakby inna właśnie kwestia, mnie nie? się wydaje, że to jest tak, niech to będzie taka mała zachęta do tego, aby się tą wiedzą dzielić, szczególnie do kolegów, którzy są bardziej doświadczeni, żeby wspierać też młodych hodowców. Największym wygranym jest to, jak moje gołębie będą zdrowe. Dokładnie. Bo to, czy ja będę miał mistrza Polski, czy nie, to wiadomo, no każdy o to leci, ale z drugiej strony to przyznam szczerze, że najwięcej radości mi daje to, że gołębie z roku na rok są coraz bardziej witalne, że lepiej, no potem w efekcie lepiej lecą w lotach, ale ja na to pracuję nie tylko od maja do lipca, tylko od sierpnia do No właśnie, bo tutaj poruszyliśmy temat jakby takiej całorocznej opieki nad gołąbkami i mamy tutaj okres tak po lotach, okres pierzenia, następnie jakby przygotowanie do sezonu, do lęgów i czy jest coś takiego, co spaja to wszystko, jakby tutaj coś, na co pan zwraca taką szczególną uwagę, czy generalnie tu faktycznie trzeba byłoby to podzielić na jakieś etapy? No to bezwzględnie trzeba podzielić na etapy, bo jak ktoś prześpi okres pierzenia, to chociażby teraz gołębie były już tam, powiedzmy sobie, w lepszej kondycji, a będą miały łamliwe pióra,
złej jakości pióra, no to w lotach tutaj niestety te pióra no, nie będą miały innych, bo to już... Tak, już się nie wykształcą, się nie wykształcą, po prostu będzie za późno. Ale co nie znaczy, bo tutaj chciałbym, nie chciałbym, że tak powiem, też zniechęcać niektórych, bo na przykład zdarzyła się taka sytuacja, pamiętam jeszcze lat temu, czy dwa, jak patrzyłem na przykład na te moje gołębie, niektóre takie miały pióra, no, fatalne, gdzieś tam wyłamały sobie, albo na przykład i to na lotkach, i mówię, no to z tego gołębia już może nic nie być, ale się okazuje, że gdzieś tam jedno czy dwa pióra gdzieś tam były przełamane, to one spokojnie sobie z tym poradziły. Ale generalnie wolę, jak moje gołębie wyglądają idealnie niż się martwić, że tam lotki są połamane, czy niestety jakoś tam łamliwe, bo to jest to. I teraz jak przepracujemy dobrze okres pierzenia, no to ten okres, no to już jest kwintesencja, bo one będą zdrowe, bo zima, przypominajmy, że to jest okres, gdzie te wszystkie bakterie, choroby są uśpione. Tak, salmonella jest uśpiona, czas na regenerację, więc one teraz będą, dzięki temu, że się dobrze wypierzą, zregenerują, to teraz to już można powiedzieć, że już jest tylko jakby konsekwencja tej pracy już tej, powiedzmy sobie, jesiennej i zimowej. Natomiast teraz trzeba znowu zacząć już drugą pracę, bo trzeba dobrze przepracować znowu okres lęgowy, bo jak ktoś oczywiście leci z tak zwanego z wychowu młodych, no bo niektórzy też lecą z tak zwanego suchego wdowieństwa. No właśnie, czyli... ja chciałam tutaj też zapytać o tą metodę, jaką pan stosuje, jak to u pana wygląda? No ja lecę z metodą, jeżeli chodzi o w ogóle o lotowanie, to jest to metoda wdowieństwa i samce i samice. Całym gołębnikiem lecę, roczne również lecą, natomiast tylko do 500 km. I u mnie wszystkie gołębie wychowują gołębie młode. I zależy mi szczególnie, żeby gołębie roczne, które zagnieżdżają się właśnie w tym roku, żeby przynajmniej jednego młódka wychowały. Więc czasami się zdarzy, że jakieś jajeczka się stłuką albo na przykład no, różne rzeczy. No to wtedy im nawet podkładam przykładowo jajko z jakiegoś mojego gołębia z góry na przykład. Chodzi o to, żeby te, przynajmniej jednego młodego, żeby wychowały. I widzę właśnie to, że jak wychowają te młode, to lepszy ciąg do tego gołębnika później już w trakcie lotów też mają, nie? No proszę, to cenna uwaga. Ale co nie znaczy, że tutaj na przykład w tej celi znajduje się najlepszy gołąb w tym roku, samiec w oddziale. Zdobył ten tytuł jako dwulatek. A co jest ciekawe, że jako roczniak przesiedział na oknie, nawet nie miał swojego gniazda. I ktoś by powiedział, no nawet gniazda nie miał, już nie mówiąc o młodym. Tak. Przeleciał jako roczniak na oknie, dostał oczywiście w tym roku swoją celę, no i widocznie też można w ten sposób, nie? Także ja myślę, że to do głowy gołębiowi nie zajrzymy, ale to jest to. Tak, ale jednak jakaś systematyka i plan jest ważny, no a są różne metody lotowania, więc tutaj też często hodowcy jakby tak zastanawiają się, którą wybrać, tak? Każda jest dobra, która hodowcy ułatwia, nie utrudnia. Bo a na teraz przykład... już czuję, że niektórzy może przejdą akurat na tą metodę wdowieństwa. To jest wcale powiedziane. Sprawdza. Bo klasyczna metoda na przykład wdowieństwa, czyli albo samcami, albo samicami dla osób, które mają troszeczkę mniej czasu, albo na przykład na treningi, no to jest uważam też bardzo fajna metoda. Tylko trzeba sobie, jak to się mówi, zobaczyć, co mi najlepiej wychodzi. Ja u siebie widzę, że mając gołębi 100 do lotu, powiedzmy około 60 samic, tak jak wychodzi w tym roku, i 40 samców, już wiem, że mam 20 samic za dużo. Ale u mnie samice właśnie robią robotę. I nawet jak te 20, które za chwilę pokażemy, które nie mają pary, nie mają gniazda, a siedzą w tamtym gołębniku obok, to one w lotach później pokażą i tak siłę, bo tak, na przykład w drużynie wicemistrza Polski są 3 samice. No i właśnie kobiety górą, musi być więcej hodowczyń. No, ale znam chłopaków, kolegów, którzy na przykład lecą tylko samcami i też potrafią mistrza Polski zrobić. Także... To jest naprawdę takie różnorodne i, tak, i też to bardzo widać u hodowców właśnie,
u jednego sprawdzają się ruszta, u innych tak, nie i jeden lubi codziennie, nie przepadają. Tak. Niektórzy sprzątają codziennie, niektórzy sprzątają raz w tygodniu, ja znam takich, którzy sprzątają raz na pół roku, więc to jest naprawdę... Tak, i w ogóle, i są naprawdę efekty, więc tutaj trzeba wybrać po prostu coś pod siebie. Jeśli ktoś będzie miał ochotę też się z panem skontaktować, to... Jak najbardziej. To na pewno będzie mógł. Dlatego wiem, że należy pomagać, bo ja tą pomoc otrzymałem. I tutaj jestem wdzięczny moim kolegom właśnie z oddziału, którzy mi to od samego początku nie utrudniali, a wręcz przeciwnie, pomagali. No i dlatego uważam, że szczególnie młodym hodowcom trzeba pomagać i tutaj, bo na przykład ostatnio miałem taki też telefon, właśnie gdzieś tam kolega dzwonił z Polski, gdzie mówi, że leci 3 lata i mówi, no wychodzą mu te loty pierwsze, powiedzmy do 300 km, a jak już przychodzą 500, już 700, to już nie ma czym lecieć. I mówi, nikt w oddziale nie jest w stanie mu podpowiedzieć. Tak. Ja mówię, no to jest smutne, nie? Bo jak już koledzy, którzy lecą w jednym oddziale, no a przecież my walczymy o koeficjenty, a koeficjenty się z czego robi? Z ilości gołębi wkładanych na lot. Im więcej, tym lepiej. No to ci najlepsi powinni dbać właśnie o tych, przepraszam, mówiąc kolokwialnie, troszeczkę słabszych, żeby mieli, jak to się mówi, też z tego profitu jedni i drudzy, nie? Także... Oczywiście, to jest bardzo ważne, właśnie takie wsparcie, więc tutaj oddział 0330, jak widać, jest taki pomocny. Czy możemy przejść jeszcze kawałeczek dalej, zobaczyć, co tam się znajduje i może przede wszystkim nakarmimy gołębie. Tutaj podajemy wodę z KMZ1, z minerałami. Lejemy wodę tym gołębiom, które nie mogą wyjść na jedzenie razem, więc te dostają indywidualnie. I tak do zniesienia jajek u mnie to wygląda. Staram się to robić. Natomiast wszystkie gołębie, które już są sparowane, bo mają partnerki już nie tylko w tym roku, ale w poprzednim, to te gołębie za chwileczkę będą jadły ze wspólnego karmnika. Tutaj fajnie też widać, że ta woda z KMZ1 i minerałami, ona jest przezroczysta. Tutaj nie jest taki kolor jak przy probiotyku, chociaż ona jest ciut zabarwiona. To jest jakby informacja o tym, że znajdują się tam bakterie, dlatego że też są namnażane razem z melasą z trzciny cukrowej, która taki efekt trochę wody brązowej daje. Natomiast przy podawaniu probiotyku, no już ta woda tutaj jest taka bardziej jak herbata, zabarwiona. Tak. I jest czysta karma, ale tutaj też taka informacja dla hodowców, że można podawać też na karmę preparaty. Natomiast jakby my zawsze zalecamy na wodę z tego względu, że po prostu szybciej się wchłaniają. Ja po lotach na przykład, ja probiotyk po lotach normalnie też na karmę daję. Tak, i wtedy osuszam czymś, bo wtedy wiadomo, że one muszą dostać na początku dużo tego, żeby ten przede wszystkim kał zaczął być tak jak należy, nie? Tutaj pan też wspominał przy naszej rozmowie o tym, że po antybiotykoterapii stosuje pan zwykle probiotyk, natomiast w zeszłym roku przy podawaniu antybiotyku już pan nasz probiotyk podawał też na karmę w trakcie samej antybiotykoterapii i na wodę, tak? Jakby w tym samym dniu, ale nie łącząc jej... Nie, naraz tak, a szczególnie przy adenomłodych, nie? To jak dostały oczywiście jakiś tam antybiotyk, bo musiały dostać, bo wyglądały fatalnie, akurat wróciliśmy z urlopu, trzeba było zainterweniować i wtedy właśnie probiotyk szedł w tym samym dniu, tylko oczywiście w innym czasie. Teraz my sobie przymykamy. O, pióra oczywiście lecą. Bardzo dobrze, dużo puku. Jeszcze na zakończenie, bo chcemy wyjść z gołębnika, dlatego że już gołąbki tutaj lekki harmider robią, dostały teraz jedzenie. Chciałabym zapytać pana Łukasza o to, jak ważna jest suplementacja i odpowiednie odżywienie podczas przede wszystkim wysiadywania jajek i podczas odchowu młodych, bo tutaj to jest jakby dla nich bardzo duży wydatek energetyczny. Co pan poleca w tym okresie? Na co zwrócić uwagę? No jeżeli chodzi o wychowanie młodych, to jest
po pierwsze bardzo krótki czas do lotów, bo jak one wychowają młode, to do lotów nam zostanie powiedzmy 3 tygodnie. U mnie tak przynajmniej mniej więcej, więc to jest bardzo krótki czas, więc my musimy jakby cały czas gołębie w zdrowiu trzymać, żeby te młode po pierwsze były dobrze odchowane, bo z nich później będą potencjalni następni lotnicy. Natomiast jeżeli chodzi o same gołębie, no to wiadomo, że one za chwilę będą miały ciężki sezon, 14 tygodni z rzędu będą leciały, więc ja dbam cały czas o to, żeby właśnie te aminokwasy uzupełniać właśnie, żeby na bieżąco jakby uzupełniać wszystkie te jakby produkty, preparaty, które one tracą podczas właśnie karmienia młodych. I to jest też dla mnie tutaj bardzo ważne, bo no nie możemy sobie pozwolić na to, żeby gołębie w trakcie właśnie karmienia i pokarmienia gdzieś tam podupadły na zdrowiu, no bo za chwilę te gołębie pogubimy. I wtedy tak, dużo aminokwasu, właśnie też uzupełniam elektrolity, nadal są probiotyki. W tych KMZ-ach widzę, że są też witamina z grupy B. Tak, jest dużo witaminy B, dużo witamin C, selen, witamina K. To są te rzeczy, które bardzo szybko też regenerują, więc te KMZ-y będą cały czas szły jakby w tym czasie i minerały dodatkowe. No i oczywiście to jest czas, kiedy też należy zadbać o to, żeby gołębie tam, powiedzmy sobie, jakieś tam kokcydia rzęsistki, więc ja tutaj w tym czasie już im będę podawał również, jak tylko młode odstawię, no to używam takich kropli yellow dropsów kohorna, które za chwilę każdy gołąbek dostanie. Zostaną gołębie odflegmione jakimiś kroplami typu na przykład Rositol albo na przykład SAS Trawi Farmy, więc to jest to. No i oczywiście cały czas jakby do wody też tutaj, do wody i w ogóle na karmę idą u mnie cały czas preparaty naturalne. Ja robię taki macerat warzywny, idzie propolis, do tego idą takie naturalne przyprawy, gdzie ja taką mieszankę, może nie będę mówił dużo, zachęcam do oglądnięcia filmu, tam omawiam ją dosyć szczegółowo, ale właśnie to jest cała ta natura, która u mnie cały czas jest jakby im podawana, no i oczywiście gryty i tak dalej, więc te gołębie dostają to, co potrzebują. Tutaj po prostu musimy się skupić na takim maksymalnym odżywieniu, tak, na wzmocnieniu, żeby dodać po prostu też energii, a ja sobie znowu pozwolę wykorzystać dosłownie sekundę na to, żeby powiedzieć, że aminokwasy, które też tutaj panu przekażę, które były stosowane teraz już przez długi okres przez hodowców gołębi pocztowych, sprawdzają nam się rewelacyjnie i właśnie w tym okresie teraz tak naprawdę rozpłodowym dodają energii, pobudzają gołębie, jakby widać, że jest ten ruch w gołębniku i sprawdzają nam się idealnie, więc tutaj jeśli hodowcy używacie, to po prostu podawać w tym momencie też aminokwasy, bo tych aminokwasów trochę jest z bardzo dobrych też firm, tak jak tutaj pan mówił, czy z Green Playa, czy z innych, więc jakby tutaj trzeba to włączyć, żeby też jakby odbudować, to jest białko naturalne, więc na pewno dobrze się teraz też sprawdzi przy właśnie nawet połączeniu z elektrolitami, z witaminami, z probiotykiem. Jakby probiotyk tutaj też śmiało można łączyć z tymi wszystkimi dodatkami. Tak, probiotyk jest akurat takim preparatem, który ma za zadanie gołębie właśnie pobudzać trawienie, odbudować florę bakteryjną, a przecież jak gołębie karmią, to przecież ta odporność cały czas jest. Te samice ja widzę nieraz w rozpłodzie na przykład, tam po drugim czy trzecim lęgu, że te samiczki tak mocno karmią, że same po prostu nie są w stanie gdzieś tam czasami, w tamtym roku miałem taką samicę, która po prostu, no właśnie, i musiałem ją odstawić gdzieś tam na tydzień, ten samiec sam karmił te młódki, a ona posiedziała tydzień i ona doszła do siebie. Żeby się zregenerowała, no, są bardzo mocne, tak bardzo szybko karmią, nie? Tak, to jest właśnie natura, więc tutaj czasami też trzeba słuchać i dać złapać oddech. Ja na przykład jeszcze tylko powiem na koniec, że jak już samiczki tu w lotowym, nie? Że jak już młode będą miałe takie powiedzmy 3 tygodnie, nawet niecałe, 2,5, to u mnie już samice idą na obieg. Samice muszą w dzień odpoczywać, bo ja od nich będę więcej wymagał w lotach, więc samce są z młodymi w dzień, a samiczki tylko powiedzmy mają te młode na chwilę, nie? Także też staram się już później tak to robić, żeby te samice odciążać, bo ja wiem, że one w lotach będą robiły tą później robotę największą, nie? To jest najlepsza samica w Polsce w kategorii maraton w konkursie właśnie redakcji i 18. samica na świecie i najlepsza z drużyny wicemistrza Polski, jeżeli chodzi o maraton. Także ona już pewnie będzie na dniach jajka znosiła, ale jeszcze tylko na chwileczkę gdzieś tam wyjmiemy
bo są teraz parowane, to też nie chcę wszystkich gołębiak brać do rąk, ale ją myślę, że warto pokazać. Ona widać, że no ona ma się, mają dobrą masę, także nie są zapasione, to one będą szybko nosiły. To są te samice, które nie mają pary. One siedzą właśnie w gołębniku młodych, nie? Także one nie będą miały ani gwiazda. No i jesteśmy jeszcze tutaj w gołębniku naszych kochanych singielek. 20 samiczek więcej, tak jak właśnie tutaj widać. One nie dostaną gniazda, nie dostaną partnera, ale mam takie doświadczenie z ostatnich 2 lat, że mimo tego, że nie mają partnera, nie mają gniazda, to zdarzają się w takim gronie super lotniczki. I naprawdę była i najlepsza roczna w takim gronie, także tutaj jakby nie ma problemu z samicami. Przepiękne, cudowne i na pewno będą dobrze lecieć. A na zakończenie ja bym chciała jeszcze poruszyć temat dróg oddechowych u gołębi. Wspominaliśmy sobie o tym, że ważne jest też odtlenienie, że będzie Pan też podawał kropelki właśnie na to, żeby trochę odśluzowić drogi oddechowe, żeby lepiej się oddychały, żeby były czyste, żeby nie było żadnych infekcji. I tutaj z naszego ramienia my polecamy KMZ Pulmo. Ja też wiem, że Pan Łukasz będzie wprowadzał u siebie. To jest taka nowość, która jest dosyć już rozpoznawalna, bo jest grono hodowców, którzy z powodzeniem stosują. To nam się dobrze sprawdza przede wszystkim na oczyszczenie dróg oddechowych, na ochronę przed infekcjami wirusowymi, bakteryjnymi. My przygotowaliśmy bardzo ciekawą i myślę przydatną ulotkę, na której znajdziecie opis tego, co jest najbardziej tak naprawdę istotne, czyli po co ten produkt jest i dawkowanie. Tutaj też na dole znajduje się kontakt do mnie i do Michała, więc tutaj nas można podpytać o wszelkie informacje. Czy Pan już stosował Pulmo, czy dopiero będzie wdrażane? No ja jeszcze nie stosowałem, ale w tym roku gdzieś na Waszej stronie, zresztą i też w rozmowie rozmawialiśmy o tym i nie ukrywam, że chciałbym spróbować w tym roku właśnie. Tak, więc tutaj wdrożymy, będziemy czekać na efekty, bo ja też bardzo chcę Pana Łukasza poprosić o to, żeby Pan nam powiedział, jak się sprawdza ten produkt, jak też się sprawdza KMZ1 w stosunku do skorupek jajek. Czy będą twarde, czy nie będzie żadnych niepokojących oznak, czy czegoś po prostu nie brakuje, więc jakby tutaj jestem ciekawa Pana opinii. Natomiast Pulmo przekazuję na ręce Pana Łukasza właśnie do tego, żeby przetestował ten produkt, żeby sprawdził, jak się u niego tutaj, jakie będą efekty stosowania. Natomiast to, co jest ważne do tej pory, ten produkt podajemy dwa razy w tygodniu przy pierwszym podaniu, żeby to były 2 dni pod rząd, czyli na przykład niedziela, poniedziałek, w dawce 5 ml na litr wody. To pierwsze podanie jest jakby 2 dni pod rząd z tego względu, że chcemy sobie oczyścić bardzo dobrze drogi oddechowe. To ma jakby takie działanie mocno wykrztuśne, więc gołąbki będą wywalały z siebie śluz, który tam zalega, więc będą się oczyszczały, natomiast potem przechodzimy do takiego dawkowania raz w tygodniu. My to utrzymujemy jakby teraz przez okres lęgów i później przez okres lotów. W lotach zalecamy wdrożenie 2 razy w tygodniu, ale po prostu w mniejszych dawkach, czyli żeby to było podzielone. No i to nam się dobrze sprawdzało w zeszłym roku. Teraz opinie też są naprawdę na wysokim poziomie. Ja się bardzo z tego cieszę, dlatego że hodowcy dzwonią, właśnie mówią, że gołąbki są zdrowe, że fajnie to wyrzucają z siebie. Później natomiast po tym wykrztuszeniu, oczyszczeniu następuje taki kolejny etap jakby działania tego produktu, bo on bardzo mocno nawilża błony śluzowe układu oddechowego, więc to też fajnie będzie regenerowało. No szczególnie czekała w wysokich temperaturach, gdzie gołębie lecą naprawdę w ekstremalnych warunkach często, nie? Jeszcze raz pięknie dziękuję w imieniu całego tak naprawdę zespołu i hodowców, którzy oglądają. Mam nadzieję, że materiał przypadł do gustu, że też jakby część osób będzie mogła wykorzystać i tak naprawdę wdrożyć sobie nawet takie różne niektóre małe pomocne uwagi u siebie w hodowli. Bardzo dziękujemy. Ja również dziękuję bardzo, że przyjechałyście, bo w końcu się udało. Tak. Także też życzę wszystkim kolegom i koleżankom w tym roku jak najlepszych wyników, ale przede wszystkim życzę właśnie zdrowia właśnie u gołębi, żeby nie było tych problemów, bo wiem, że to najbardziej deprymuje, jak człowiek niby wszystko robi tak jak należy, a gołębie gdzieś tam chorują albo nie daj Boże zdychają, także
życzę właśnie, żeby jak naj... No, to jest najsmutniejsze. Także tak. Dziękuję bardzo jeszcze raz i pozdrawiam. Tu skupiamy się nie na samych wynikach, a bardziej na tej pasji, nie? Wyniki przyjdą, jak wszystko inne zostanie zrobione. Tak. Tak mi się wydaje. I zachęcamy młodych hodowców, tak? Do działania, tak jest. Do lotowania. Serdecznie pozdrawiamy, dziękujemy. Jeśli Wam się ten materiał podobał, to subskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia. Do widzenia.